Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze przed premierą pierwszego dużego odcinka nagranego w naszym nowym studiu pierwszy krótki materiał z cyklu Akwinata w pigułce. Zapraszam. Najpierw zapowiadam już pierwszą dużą premierę na naszym kanale w drugim sezonie naszego kanału, mianowicie w sobotę o godzinie 17. O tej godzinie będą ukazywały się regularnie duże materiały przygotowane i nagrane w naszym nowym studiu. Tymczasem natomiast dzisiaj krótki, pięciominutowy, mniej więcej tak na oko materiał, w którym odpowiem na pewne zarzuty i pewne pytania. Nagrywam ten materiał w święto Matki Bożej Bolesnej. I to dobra okazja, żeby poruszyć temat naszego loga, które widzimy teraz i będziemy już regularnie widzieli na naszych nagraniach. Dlaczego wisi w naszym studiu właśnie nasze logo? Czy jest to jakaś korporacyjna reklama? Otóż nie. Takie zarzuty się pojawiały. Otóż nie. Dlaczego wisi tam nasze logo? Dlatego, że nic lepszego tam wisieć nie może, nic bardziej adekwatnego. Dlaczego? A zacznijmy od środka. Widzimy tam najpierw dwa serca. Przeplatające się serca, Najświętsze Serce Pana Jezusa i Najczystsze Serce Jego Niepokalanej Matki. Dlaczego widzimy je tam razem przeplatające się? Bo te dwa serca były tak bardzo zjednoczone, jak to tylko możliwe. Zjednoczone i w życiu, i w śmierci, można powiedzieć, i w radościach, i w cierpieniach. Ale przede wszystkim skupimy się na tych cierpieniach. Dlaczego? Dzisiaj obchodzimy święto Matki Bożej Bolesnej, gdy nagrywam ten materiał i też ze względu na maryjny charakter tego krótkiego materiału logo podświetlone jest z tyłu na kolor niebieski. To będzie się zmieniało zależnie od czasu liturgicznego, ewentualnie od treści samego materiału, na przykład właśnie jeśli treść będzie maryjna, to zawsze będzie podświetlone na niebiesko. To taka uwaga praktyczna, natomiast wracając do treści teologicznej. Dlaczego dwa serca, dlaczego one są zjednoczone? Oczywiście serce Pana naszego Jezusa Chrystusa jest wyrazem tej Jego ofiarnej miłości, która doprowadza Go do ofiary za nasze grzechy. To serce Pana Jezusa jest normalnie przedstawione zawsze z koroną cierniową, a właśnie wyrażając tą ofiarną miłość. Oczywiście przebite serce Pana Jezusa. Serce Najświętszej Maryi Panny natomiast zawsze jest przedstawione jako przebite mieczem. Ono dlaczego? Dlatego, że to jest ta matka boleściwa, która współcierpi ze swoim synem. Dosłownie w tym momencie, kiedy dokonuje się dzieło odkupienia przecież, a więc współuczestniczy w dziele odkupienia w sposób wyjątkowy. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby uczestniczyć w tym dziele odkupienia, gdy my nasze cierpienia ofiarujemy razem z Panem Jezusem, w zjednoczeniu z Nim jako część Jego mistycznego ciała. Oczywiście również uczestniczymy w tym przekazywaniu łask. O ileż więcej Matka Boża, która jest od samego początku zupełnie czysta, która jest najbardziej zjednoczona z Panem Jezusem, która również bezpośrednio idzie, przechodzi z Panem Jezusem drogę krzyżową i to jest przecież oczywiste, że jak matka, która widzi, jak jej syn jest poddany takim cierpieniom, jak ona sama w sercu swoim to cierpienie dźwiga. Dlatego te dwa serca zjednoczone w najważniejszym momencie odkupienia, ukoronowane, uczczone tą chwałą. Z jednej strony oczywiście, dlaczego to jest jedna korona, to też jest bardzo ciekawe, bo to jest jedna chwała, bo chwała Pana naszego Jezusa Chrystusa, tego jedynego pośrednika, oczywiście, że spływa bezpośrednio na Najświętszą Maryję Pannę, bo naturalnym jest, że chwała dziecka udziela się również jego rodzicom i to nam pokazuje Apokalipsa, rozdział 12, o czym będę też jeszcze mówił w nadchodzącym dużym materiale. W każdym razie to jest ta jedna chwała. Chwała oczywiście przede wszystkim Syna Bożego, która jednak w cudowny, wyjątkowy, niepowtarzalny sposób rozlewa się również na Jego Najświętszą Matkę, która zostaje Królową Nieba
i ziemi. Oczywiście korona zostaje zwieńczona znakiem krzyża, bo przez krzyż przyszło nasze odkupienie, całe zbawienie i również Najświętsza Maria Panna Niepokalana została odkupiona mocą krzyża, choć w sposób uprzedzający, a więc wszelkie zbawienie, które przechodzi przez krzyż. No i dalej mamy słońce w naszym logo. Oczywiście jest to atrybut świętego Tomasza z Akwinu. Słońce symbolizujące Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata, który przychodzi, aby nas oświecić, aby pokazać nam prawdę. I na zewnątrz cytat z Księgi Mądrości, będący doskonałym mottem dla świętego Tomasza z Akwinu, jak również dla naszej szkoły, jak również dla naszego kanału. Sapientiam sine ficcione dilici et sine invidia communico. Mądrości bez obłudy, bez fikcji się nauczyłem i bez zazdrości użyczam. Święty Tomasz uczył się mądrości przez całe swoje życie, ukochał mądrość i jej służył przez całe swoje życie, ale nie po to, żeby być jakimś wyjątkowym, wspaniałym nauczycielem, oryginalnym filozofem, przedstawiającym takie subtelne myśli, tylko po to, żeby tego bez zazdrości użyczać, żeby ludzkość popchnąć dalej w tej najważniejszej kwestii, czyli w kwestii poznania Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest piękne motto zarówno dla naszej szkoły, jak i dla naszego kanału. I myślę, że nic równie pobożnego, zarówno jak i adekwatnego nie mogłoby się znaleźć, niż właśnie to logo z tym cytatem, z tymi dwoma najświętszymi sercami. Zapraszam w sobotę na godzinę 17 na kolejny, czy pierwszy w zasadzie duży materiał w nowym sezonie poświęcony właśnie Matce Bożej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.